ale znów szczęśliwie dla niepołomickiej puszczy, chociaż czy ten ręk z puszczy zadowoli, moim zdaniem nie powinien, bo przecież nie oznacza to odejścia, wyjścia poza tę łucie 2-2 po tym remisie. Czerwoną kartkę za ten fał, to przecież Oliwier Żyk nie zaryzykował, żeby pójść w pole karne i tam zagęścić jeszcze. Teraz pokażę. Użyłam ciastek. Ciastka gusiaczki. Połowę. A nawet mniej. Jestem oszczędna. I teraz wykładamy nasz krem. Dopiero w drugiej połowie, jak właśnie weszło paru liderów, właśnie Bartek Pastowski, on pierwszą bramkę przełamał się, to było dopiero chyba 10 minuta. Taki nie bardzo słodki, ale robiłam według przepisów. Może taki ma być. Nie bardzo słodki. Ciastka są słodkie, prawda? No, właśnie. Zapytać właśnie o tą atmosferę na trybunach. No piękna otoczka tego turnieju. Oczywiście sporo osób na trybunach, ale też, no jeżeli zaprasza sam Grzegorz Krychowiak, czyli już były
reprezentant Polski, ale no, trzeba przyznać, że przecież zawodnik, który wiele osiągnął na reprezentacji, to jest coś pięknego, że piłkarze takiej klasy doceniają również tych reprezentantów, którzy grają może w inną odmianę futbolu, bo jednak na kulach, no ale jest to cały czas bardzo widowiskowy sport. Oczywiście, że tak. I super, że Grzegorz przecież gdzieś tam z daleka, wiemy, że on jest z Arabii Saudyjskiej, ale cały czas ciepło myśli, bo widział. Każdy, kto raz widział mecz, pan futbolistów, to wie, jak jest zaangażowany. To jest spektakl. Żeby nikt nie myślał, że to jest jakiś sport niepełnosprawny, który trzeba zajmować. Nie, to są sportowcy z takiej kości. Też te dyrektorskie stanowisko, natomiast no, mało było prawdopodobne, że akurat trenera Rochaczka dosięgnie ten przykrycie. No, klub komunikuje, że to rozwiązanie ma trwać do końca sezonu, bo trener... Looks like we made it. Look how far.